Ahoj moi drodzy, to jest zawsze ogromna przyjemność, kiedy coś się odkryje, kiedy mam do czynienia z czymś nowym, z czymś niespodziewanym, z czymś, co nas już przy takim pierwszym kontakcie zachwyci, co sprawi, że od pierwszych zdań, słów, wyrażeń czujemy, że to jest nasze miejsce, to jest nasz autor i co ważniejsze, to jest nasz świat. Ja ogólnie rzecz biorąc, z racji urlopu mogłem w końcu sięgać po pozycje, powiedzmy sobie, bardziej obszerne. I nie wiedzieć czemu, bo to była spontaniczna decyzja jak najbardziej. Sięgnąłem po dzieła zebrane Jarosława Iwaszkiewicza, które już Wam pokazuję. To jest Droga, Proza i wiersze, to jest z wydawnictwa Iskry. Jest to grube tomiszcze, no możecie się przekonać, to jest ponad 1100 stron, 1100 chyba 20, coś takiego. No ogólnie rzecz biorąc, jest to rzecz, która absolutnie się nie zdziwię, jeśli na początku zrobi na Was wrażenie takie no, dość przerażające, tak. No bo jednak to jest spora rzecz i tak się za nią zabrać i ją przeczytać. No jest to jakiegoś rodzaju wyzwanie jak najbardziej i ja to rozumiem. Tu jest taka bardzo ładna obwoluta, jeszcze może Wam tutaj rzucę, to jest obwoluta, przepiękna absolutnie. I tutaj mamy już, że tak powiem, bez obwoluty bardzo klimatyczne rzeczy. Jest tutaj już nasz grzbiet. Także 1100 stron ponad. Udało mi się to przeczytać. Ja tak czytałem trochę etapami. Podzieliłem sobie troszeczkę tą prozę mimowolnie na trzy części, w trzech podejściach, czyli przeczytałem na przykład, nie wiem, z 300 coś stron z haczykiem. No i potem coś innego przeczytałem, po tygodniu kolejna część, tak dalej, więc myślę, że tak powiedzmy sobie, no z 3 tygodnie to zajęło, może 2,5 tygodnia, albo jednak, no co już oczywiście powiedziałem i o czym dzisiaj będzie słów kilka, no ta Droga, Proza i wiersze, ten wybór prozy i wierszy Iwaszkiewicza absolutnie mnie zachwycił pod wieloma względami. Postaram się Wam to oddać. Ten materiał może być długi, nawet bardzo, więc jeżeli, nie wiem, nie macie pod ręką czegoś do picia albo innej zakąski, to polecam to zmienić, bo trochę będę o tym mówił, trochę czasu zajmie, bo jest zdecydowanie o czym mówić. Ja o Iwaszkiewiczu coś tam wiedziałem, jakieś tam kwestie miałem w głowie. Nie będę się skupiał teraz na biografii samego pisarza, chociaż tutaj mamy taki wstęp. Wstępy, za które odpowiada pan Radosław Romaniuk i powiem Wam tak, ja ten wstęp przeczytałem sobie na samym końcu i chociaż nie ma tutaj wielu, powiedzmy sobie, rzeczy, nie wiem, spoilerów czy tym podobnych rzeczy, jakiegoś zdradzenia, cóż się w tych treściach dzieje, może tak, to ja jednak zalecam, żeby ten wstęp sobie przeczytać na samym końcu, bo wydaje mi się, że on może nam troszeczkę otworzyć autora, pewne ścieżki interpretacyjne w innym troszeczkę stopniu rozszerzyć, ale nie będzie tego narzucenia, że przeczytaliśmy, przechodzimy do treści i już mamy w głowie, co pan Romaniuk napisał. Nie, wydaje mi się, że lepiej ten wstęp zostawić sobie na koniec, mimo że on nie jest jakoś szkodliwy, mimo że on, nie wiem, nie zdradzi Wam historii, jeśli ich nie znacie, ale wydaje mi się, że taka kolejność będzie o wiele lepsza. Będę się troszkę wspomagał tutaj spisem treści, bo nie pamiętam dokładnie, jaka kolejność tych dzieł była, ale to pomoże troszkę usankcjonować to wszystko i jakoś to złożyć w jedną całość. Może być troszeczkę chaotycznie, może tutaj się gdzieś potknę bądź pomylę, ale wydaje mi się, że tak czy siak to będzie coś interesującego, bo wydaje mi się, że Jarosław Iwaszkiewicz jest fenomenalnym twórcą i jestem bardzo, bardzo zdziwiony, że w szkole nie miałem zupełnej styczności z jego twórczością. Może to wynikało po części troszeczkę z jego historii w czasach PRL-u, kiedy był przedstawicielem Związku Pisarzy Polskich, o ile się nie mylę. No tutaj to mogło mieć jakiś tam wpływ na późniejsze, nie wiem, pojmowanie jego twórczości, chociaż wątpię, bo bardzo wiele jego rzeczy było ekranizowanych przez znakomitych reżyserów. Wajda chociażby zabrał się za Panny Wilka i Brzezinę, także za Tatarak, więc tutaj, no nie wiem, Matka i nad Aniołów Kawalerowicza też jest podobno dzieło sztuki kinematograficznej, o czym mam nadzieję się przekonam, ale to powiem Wam na końcu, co się z ekranizacjami będzie wiązało. W każdym razie Iwaszkiewicz to nie jest pisarz anonimowy, to nie jest ktoś, kto nie zaznaczył się w rodzimej kulturze, a mimo to w szkole go nie było. Wielka szkoda, bo wydaje mi się, że są to rzeczy, które mogłyby fantastycznie zarezonować nawet z umysłem, powiedz sobie, kogoś, kto jeszcze aż tak nie analizuje pewnych rzeczy, nie sprawdza ich, nie wchodzi w jakieś tam głębsze interpretacje. Tak czy siak wydaje mi się, że to mogłoby zadziałać. Więc tak, zaczynam od wstępu, o którym mówiłem, najlepiej przeczytać go na końcu, chociaż nie jest szkodliwy. Potem mamy Nową miłość. To jest krótkie opowiadanie. Podobno chyba pierwsze opowiadanie Iwaszkiewicza, ile się nie mylę, tak coś tam było w tym wstępie zaznaczone. Nowa miłość to jest takie opowiadanie o kimś, kto przeżywa właśnie nową miłość, nowe spotkanie, nowe doświadczenie, ale wiecie, z tą taką radością, z tą niecierpliwością wiąże się jakiś strach. Jeżeli coś jest dla nas ważne, jeżeli coś jest dla nas istotne, jeżeli coś jest dla nas w jakiś sposób przenikające na wskroś, tak z miłością bardzo często bywa, no to jednak tutaj obok tych wzniosłych nut pojawiają się takie obawy, bo teraz to mamy, teraz to jest ten związek piękny i wspaniały, ta pierwsza miłość albo nowa miłość, poznawanie siebie, jakiś rodzaj namiętności, ale zawsze jest z tyłu głowy ten strach, kiedy już kiedyś straciliśmy kogoś bliskiego, że możemy tą więź stracić, że może ona zniknąć. I to jest tak druzgocące, tak bolesne, że aż boimy się wejść w to nowe uczucie. I wydaje mi się, że o tym jest ta nowa miłość. Bardzo króciutka rzecz, niezwykle esencjonalna, bo Iwaszkiewicz jednak no to jest pisarz, który znakomicie wpija się w emocje postaci. On w te postaci wchodzi, on tymi postaciami jest. Romaniuk wspominał, że bardzo często mamy tu trendy autobiograficzne. Możliwe, chociaż tutaj Iwaszkiewicz zawsze zaznaczał przy tych opowiadaniach, że no, on może i bazował na jakichś tam rzeczach, które były mu znane, ale to wszystko jest fikcją. No, być może to była taka troszkę gra z czytelnikiem, nie wiadomo, albo jakiś rodzaj ochrony dla Iwaszkiewicza. Trudno mi powiedzieć, w każdym razie wydaje mi się, że Nowa miłość akurat ma taki wymiar szalenie uniwersalny. Tutaj rzeczywiście czuć tą radość z jednej strony, że spotkaliśmy kogoś ważnego, że jest ta osoba dla nas ważna. Z drugiej strony zaś, no, trzeba sobie powiedzieć, jest ten strach, jest ten niepokój, jest ta niepewność, bo może coś się wydarzy złego, może to uczucie szybciutko przeminie, może te piękne, wspaniałe chwile przerodzą się w ogromny okres cierpienia i jakiegoś bólu i smutku. Także Iwaszkiewicz zawarł tutaj, można powiedzieć, takie dwie strony medalu. Taką rzecz wzniosłą, ale i upadlającą, taką niepewność, jakiś taki wewnętrzny chochlik niepokoju, że no nie wiem, do czegoś nie dorośliśmy, albo może coś nam się nie należy, na coś nie zasługujemy. To są takie kwestie, opowiadanie krótkie, ale jakże esencjonalne. Także myślę, że ta Nowa miłość to jest taka fajna przystawka. To jest fajna przystawka przed daniami głównymi, która rozbudza apetyt, pobudza kubki smakowe, w tym wypadku literackie kubki smakowe, i sprawia, że no, tutaj pozostaje jakiś fajny aromat na języku i jak najbardziej warto się w niego dalej tutaj zazębić i zagłębić. Kolejną rzeczą jest Brzezina. Zekranizowana przez Wajdę, trzeba to wspomnieć. Ja jeszcze nie widziałem, ale mam zamiar obejrzeć i tu więcej wspomnę na końcu. Brzezina, czyli no, historia o bardzo prostym punkcie wyjścia. Mamy dwóch braci, a jeden mieszka w takiej, to jest niewielka wieś, przyjeżdża do niego drugi brat, przyjeżdża po pobycie w sanatorium. No i ogólnie rzecz biorąc, więzi między tymi braćmi są dość trudne, są dość szorstkie. Jeden brat jest starszy, drugi brat jest młodszy, z tego wynika jakaś różnica pokoleniowa. No, ten jeden brat jest wdowcem, został sam z córką, no i to też wyzwala jakiegoś pewnego rodzaju napięcia, jakiś rodzaj odpowiedzialności, którą jeden brat ma, drugiej nie posiada. Oczywiście ten drugi brat też ma pewną tajemnicę, której się dowiadujemy z czasem i która troszkę zmienia status quo tej relacji. W każdym razie, jeżeli myślę o Brzezinie, to jest taki pierwszy smak takich kluczowych rzeczy Iwaszkiewicza. Fantastycznego opisu przyrody, rzeczywistości, przestrzeni, natury. Tutaj mam wrażenie, to całe środowisko, ten cały obszar, w jakim przebywają te postaci, jest równie ważny jak one same. Ten świat troszkę ich naznacza. To, w jakiej rzeczywistości się znajdują, sprawia, że lepiej dowiadujemy się o ich własnych emocjach. I w Brzezinie już to widać. Co prawda, czytałem wcześniej na jadę znakomitą książkę The Theoryszyn. Nie wspominałem o niej tutaj, no bo akurat trochę minę od lektury i nie chciałem troszkę odtwarzać tych wrażeń. To taka świadomość odtworzenia przeszłości, ale bez takiego lukru, bez sentymentalizmu. To było znakomite Uryszyn. I to jest bardzo dobre Iwaszkiewicza, chociaż najada mi się wydaje lepsza niż Brzezina, co nie zmienia faktu, że Brzezina to bardzo dobra opowieść. Opowieść o więzi w rodzinie, opowieść o godzeniu się z pewnymi rzeczami, na które nie mamy wpływu, opowieść o miłości, która przychodzi w najmniej spodziewanych momentach, opowieść o pewnych relacjach, które potrzebują się dotrzeć, o słowach, których nie wypowiadamy wprost, nie wypowiadamy ich głośno. Także tutaj mamy troszeczkę portret ludzi zamkniętych, portret ludzi, którzy nie do końca wypowiadają to, co czują. Bardzo dużo rzeczy jest takich dławionych gdzieś w środku. Są też takie chwile absolutnych, pięknych scen, pięknych wzruszeń, bo Iwaszkiewicz ma w sobie coś takiego niezwykle filmowego. To jest rzeczywiście człowiek, który jest troszeczkę pisarzem, niezwykle związanym z filmem. Nie bez powodu, wydaje mi się, Wajda sięgał po jego utwory, bo od razu tworzą się sceny w głowie, od razu je widać, bardzo łatwo je poczuć. Iwaszkiewicz jest takim niezwykle sensualnym twórcą i to tutaj jak najbardziej czuć. Są takie momenty, kiedy ja widzę w głowie te wydarzenia, kiedy je czuję, kiedy potrafię sobie odtworzyć jak wokół kamery, i to jest absolutnie niesamowite. Wydaje mi się, że jeżeli Nowa Miłość była taką przystawką, to Brzezina nie jest jeszcze daniem głównym, ale czymś takim idealnym przed, i ono pokazuje już jakąś paletę możliwości Iwaszkiewicza, aczkolwiek wydaje mi się, że Brzezina nie obrazuje jej w pełni. Jest tu bardzo dużo ciekawych tropów, jest bardzo jednak emocjonalna ta opowieść, bardzo taka drenująca w pewien sposób, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest o osobach bliskich, które nie potrafią pewnych rzeczy powiedzieć wprost, które są dla nich bardzo ważne, i to niesamowicie mocno odbija się jednak na ich codzienności, na ich wzajemnych stosunkach. Także bardzo ciekawa rzecz, bardzo interesująca, chociaż moim skromnym zdaniem to nie jest maks Iwaszkiewicza. To jest jego dobry, nawet bardzo dobry poziom, ale Iwaszkiewicz potrafi jeszcze lepiej i to już jest niesamowite, bo Brzezina to jest bardzo dobra rzecz, a Iwaszkiewicz potrafi lepiej. Moją chyba ulubioną opowieścią, jedną z dwóch ulubionych w tym zbiorze, były Panny z Wilka. No i Panny z Wilka to jest po prostu... Gdyby Fellini mógł, to by je zekranizował. Panny z Wilka to jest opowieść o człowieku, który jest nauczycielem, pracuje w takim ośrodku, w którym już czuje troszkę zmęczenie materiału, potrzebuje urlopu i wjeżdża do tyłowego wilka. Do pewnej takiej mieściny, wioski, w której swego czasu jako nauczyciel zbierał pierwsze sznyty. Był młodym chłopakiem, tam była 5 sióstr, o ile dobrze pamiętam. No i ogólnie rzecz biorąc, z każdą z tych sióstr coś go łączyło. Czasem bardziej platonicznie, czasem mniej. Ma jakieś wspomnienia z tym związane. No i wracając po latach tej mieściny, kiedy te dziewczyny wtedy już są dorosłymi kobietami, bardzo często mają dzieci i jakieś takie swoje przejścia w życiu, ten człowiek, Wiktor, on wraca do tego i nagle ma takie wycieczki w przeszłość. Zastanawia się, co by było, gdyby postąpił inaczej. Wspomina jakieś wydarzenia między sobą a tymi siostrami. Co jest ciekawe, to jest postać moim zdaniem bardzo taka, może nie negatywna, to jest za mocne słowo, ale trochę antypatyczna, bo z jednej strony to jest bardzo ciekawa opowieść, to odchodzenie w przeszłość, to zdarzenie teraźniejszości z tym, co było, to jest wszystko ciekawe, te jego takie niespełnienia, te jego uczucia, które nie miały swojego wyrazu. Ponownie, te słowa, które nie zostały wypowiedziane, te gesty, które nie zostały spełnione. To jest ogólnie bardzo częsta rzecz, jeżeli chodzi o prozę Iwaszkiewicza, że te niespełnienia, te niespełnione pragnienia gdzieś tam się jednak przemykają. I w Pannach z Wilka też jest to jak najbardziej obecne, ale sam Wiktor jest bardzo taki, powiedziałbym, egoistyczny. On tak mocno skupia się na swoich uczuciach, że trochę zapomina o uczuciach tych kobiet, tych dziewczyn z przeszłości, które ma w pamięci. Bardzo idzie w swoją stronę, bardzo robi to egoistycznie i chwilami postępuje, powiedziałbym, dość... może nie odrażająco, bo to znowu dość mocne słowo, ale jednak wzbudza jakiś taki niesmak, ten Wiktor. Z drugiej strony, ta cała jego podróż jest niezwykle fascynująca. Przypomina dokładnie filmy Felliniego. Jest taki jakiś włoski smak w tej opowieści. Troszeczkę myślałem o Tamtych dniach, tamtych nocach. Oczywiście tutaj jest zupełnie inny format relacji. Chodzi mi bardziej o klimat, o status tej całej rzeczywistości, tej niewielkiej wioski, tego słońca, tego lata, tego pięknego lata, które było kiedyś i które też teraz jest piękne, ale już jest wyzbyte z takiego idealizowania rzeczywistości. Kiedy już wiemy, że w życiu bywa różnie i dzieją się naprawdę przeróżne tutaj zwroty, no i trzeba się z tym pogodzić albo jakoś to w sobie zdusić. Także Panny z Wilka to jest dla mnie taki coś nasyconego emocjami, ale zmysłami, takim zapachem, smakiem, poczuciem. Jeżeli jest mowa o jakimś lasku albo o słońcu, to ja to słońce na ciele jak najbardziej czuję, te emocje między postaciami, te jakieś powroty do przeszłości i teraźniejszość, w której już do pewnych rzeczy nie wrócimy, tak. Pewne rzeczy się zadziały i już nie jesteśmy w stanie ich odwrócić. Co by było, gdyby, można się pytać. Można wracać myślami do tych wydarzeń, no ale niczego z tym więcej nie zrobimy i będzie jak jest. Przepiękna opowieść, nawet jeżeli główny bohater bywa irytujący. No, fantastyczny jest ten klimat, który Iwaszkiewiczowi udało się tutaj osiągnąć. Opowieść o niedoskonałych mężczyznach i bardzo dzielnych kobietach, mam wrażenie, które wbrew wszystkiemu i wszystkim idą przez życie, chociaż czasem to życie jest dla nich bardzo trudne i też swoje jak najbardziej w tym wilku i nie tylko przeszły. Przepiękna rzecz, jeżeli chodzi o emocje, jeżeli chodzi o język, jeśli chodzi o atmosferę całości, ten klimat unoszący się w tym wszystkim. No, Iwaszkiewicz jeździł do Włoch, bardzo te Włochy lubił, Wenecja, Rzym, Sycylia. Tutaj zresztą też opowieści o Włoszech się trafią, no i czuć ten taki włoski klimat, który się z takimi małymi wioskami, z taką atmosferą, nie wiem, kolonii, wyjazdów, takich, wiecie, ulotnych momentów w przeszłości. No tutaj jest to bardzo, bardzo obecne i mi się niezwykle podobało. Myślę, że jeżeli miałbym wybrać jedno opowiadanie, do którego tutaj bym wracał, no to Panny z Wilka, to myślę, że byłaby absolutna czołówka. Kolejne opowiadanie to Nauczyciel. Nauczyciel, opowiadanie o tyle ciekawe, że jeżeli znamy jakieś tam kwestie autobiograficzne związane z Iwaszkiewiczem, no to możemy się domyślać tam pewnych rzeczy, pewnych relacji. Mam nauczyciela, który przyjeżdża do rodziny, no i zostaje nauczycielem dwóch braci. Jeden jest starszy, drugi jest młodszy. Nie, trzech braci jest. W każdym razie jest jeden taki najstarszy, jest taki, powiedzmy, średni i jest najmłodszy. No i ogólnie rzecz biorąc, ten nauczyciel bardzo zmienia, że tak powiem, życie tego najstarszego brata. Bardzo szybko mamy do czynienia z jakąś wersją mentora i ucznia w tym wypadku. Za to ten średni chłopak jest tym rozczarowany, bo traci tą więź ze swoim najstarszym bratem. I mamy tutaj taką czystą perspektywę dziecka, które coś tam dostrzega, coś tam widzi, słyszy więcej niż niektórzy, ale nie domyśla się pewnych rzeczy, pewnych uczuć, pewnych emocji, nie domyśla się, cóż może się dziać między ludźmi w pewnym momencie. I to może być więź bardziej platoniczna, a może niekoniecznie. W każdym razie nauczyciel opowiada o takim, mam wrażenie, trochę zakazanym uczuciu, o zazdrości, o swego rodzaju takiej zaborczości, jeśli chodzi o relację. Tutaj ta zazdrość chyba najlepiej oddaje, tak mi się przynajmniej wydaje, to, co jest w nauczycielu ważne, i o takim braku zrozumienia, o takim lekceważeniu uczuć dziecka albo osoby, która przekracza wkrótce dorosłość, o takim niedocenieniu uczuć, jakie mogą się w takiej jednostce rodzić. Też moim zdaniem jest to opowieść o wykorzystaniu wyższej pozycji, o wykorzystaniu większej wiedzy, o wykorzystaniu jakiejś pozycji, dzięki której możemy zyskać jakąś zależność albo władczość, no, albo przychylność jakiejś strony. Nauczyciel to jest z jednej strony takie znowu letnie opowiadanie, że to lato jest tutaj obecne, jakaś atmosfera przemijania, ale jest to bardzo tragiczne, mam wrażenie, opowiadanie. Zresztą ten tragizm u Iwaszkiewicza jest obecny i w Brzezinie, i w Pannach z Wilka, ale on jednak i w Brzezinie, i w Pannach z Wilka bardziej się... W Brzezinie pozostawia, mam wrażenie, mimo wszystko jakaś nadzieja na końcu. W Pannach z Wilka wydaje mi się, że jest rozłożone po całości, no i to jest jednak jakieś świadczenie o tym, że do pewnych rzeczy nie da się wrócić. Pewne rzeczy minęły, mamy je za sobą i to bolesne, i to trudne, ale tak po prostu jest. Natomiast w Nauczycielu ten tragizm jest ostateczny, mam wrażenie. Jest jakaś kropka nad i w tym opowiadaniu, jest ona bardzo taka, jest taka bolesna, jest smutna, jest rozczarowująca, bo widzimy, jak bardzo ten świat dorosłych i tych dzieci, ale też takich nastolatków, którzy już prawie są dorosłymi albo już mają jakieś związki z dorosłością, jak bardzo są od siebie daleko, jak bardzo siebie nie rozumieją, jak tutaj, no cóż, przemykają troszkę w swoich życiach. Niekoniecznie, niestety, tutaj patrząc na swoje emocje i na swoją codzienność, bo taka obserwacja, taka bliskość, no, o wiele by mogła zmienić. Także Nauczyciel nie jest to może wybitne opowiadanie, jest dobre, jest mocne, jest ponownie sensualne. Ta sensualność się bardzo Iwaszkiewicza pojawia. No i rzeczywiście zakończenie jest takie, no, uderzające, uderzająca w splot. Jest coś niepokojącego. Jeżeli znamy troszeczkę te szczątki biograficzne autora, szczególnie po przeczytaniu wstępu, no to dodają się, powiedzmy sobie, takie większe tropy, które możemy tutaj jakoś poskładać. Oczywiście raczej to nie jest stricte autobiograficzna opowieść, ale na pewno jakieś tam elementy były jednak zawarta, przynajmniej tak mi się w tym wypadku wydaje. Potem jest bardzo krótka rzecz, Voci di Roma, to jest trochę o takim spotkaniu sprzed lat. Tam też jest jakiś powrót do krain dzieciństwa, jest troszkę o współczesnej polityce. Nie jest to coś, co mnie urzekło. Podoba mi się sama wizja takiego spotkania na cmentarzu osoby, która była w jakimś tam aspekcie ważna, która była istotna. Gdzieś tam sprzed lat były pewne wydarzenia trudne, które wpłynęły na los danych osób. Także to jest takie bardzo, bym powiedział, to jest troszkę taki wstęp do opowieści, wydaje mi się, wojennych Iwaszkiewicza, takich, które zahaczają o konflikty, które pozostawiają jednak jakieś ślady w przeszłości, jakieś wydarzenia, które gdzieś tam są takie bardzo kluczowe, bardzo ważne i które niestety nie pozostają bez żadnego znaczenia. W każdym razie to jest właśnie taka opowieść bardzo krótka, bardzo esencjonalna. Mówię, akurat mi nieszczególnie tutaj przypasowała. Może kwestia tych, powiedzmy sobie, wojennych opowieści, które są Iwaszkiewicza, nie do końca do mnie przemawiają, ale ta Voci di Roma to jest bardzo, bardzo krótka rzecz, więc ona szybciutko przemija. I może się nie będę skupiał. Skupmy się na rzeczach, które jakoś bardziej we mnie rezonują. Potem jest powrót Proserpiny. Jeżeli macie w głowie na historię Demeter, Kory i tego, co się wydarzyło z tymi postaciami, jeżeli macie jakąś pamięci, to można powiedzieć, że powrót Proserpiny właśnie do Demeter i Kory nawiązuje. Mamy tam Iwaszkiewicza, który jest na wakacjach we Włoszech, który przebywa tam z jakąś osobą, ze swoją przyjaciółką, no i który poznaje tam pewnego, już dobrze nie pamiętam, czy to był kompozytor, czy to był architekt, ale chyba kompozytor. W każdym razie nazywa się David i ten człowiek, ogólnie rzecz biorąc, jest ogromną sławą, jest kimś niezwykle popularnym. To już, co tam robi, nie ma wielkiego znaczenia, ale on w każdym razie na tych wakacjach we Włoszech przez 2 miesiące, tylko przez 2 miesiące w roku, spotyka się z kobietą swojego życia, tak możemy odnieść wrażenie. Ta kobieta nazywa się Cora i ona przyjeżdża właśnie na 2 miesiące na wakacje. Ma normalnie rodzinę, ma dzieci, ale na te 2 miesiące jest tylko u boku tego Davida. Jest to opowiadanie z jednej strony bardzo meta, można powiedzieć, bo jeżeli mamy tą Demeter i Korę w głowie, jeżeli mamy te mity gdzieś tam, które przychodzą nam oczywiście na myśl, to tworzą jakieś dodatkowe smaczki, ale przede wszystkim jest to tak piękna opowieść wakacyjna, bardzo bolesna, ale to często tak było. Piękna, bolesna opowieść wakacyjna, w której jest dużo miłości, dużo namiętności, dużo emocji. Jest taka scena w tym opowiadaniu, w którym mamy do czynienia z tańcem. Jest wielu marynarzy, nie ma zbyt wielu partnerek, jest tylko ta jedna Cora, jedna kobieta i marynarze tańczą między sobą, potem Cora tańczy z nimi i Iwaszkiewicz z tym Davidem także i leje się wino i oni tańczą i jest taki posmak niesamowitości, chwil, które już nigdy nie wrócą, które są takie esencjonalne, pełne życia, pełne radości, pełne słońca, takie niezapomniane, które chciałoby się zatrzymać gdzieś w pamięci, no i do nich wracać w jakichś trudnych chwilach. I takich momentów jest tutaj, jest tej kilka. Mamy tą relację miłosną, która trwa krótki czas. Mamy Iwaszkiewicza, który z perspektywy takiego, no, troszkę człowieka z większym doświadczeniem na to patrzy. Mamy tą jego przyjaciółkę, która nigdy nie doznała takiego rodzaju namiętności i która tęskni za takim wyrazem miłości. Powrót Proserpiny, no fenomenalnie mi się to czytało, takie emocjonalnie, tak soczyste jest to opowiadanie, tak świetnie troszkę igrające z tym mitem, a z drugiej bardzo dobrze mu odpowiadające. Przepiękna rzecz, napisana z takim zaangażowaniem, z taką emocją, z takim wniknięciem w tę rzeczywistość, którą się opisuje. No i ten smak Włok tutaj absolutnie fantastycznie czytać. Wydaje mi się, że czytając Iwaszkiewicza czasami ja się czuję, jakbym już tam był, jakbym był na tych wakacjach, jakbym był z nimi wszystkimi, jakbym spoglądał gdzieś tam z boku na tą całą rzeczywistość, która do mnie przemawia, która gdzieś do mnie trafia, która gdzieś rezonuje, gdzieś przenika. Przepiękna rzecz, tak bardzo sprawiająca, że ja już jestem tam, że ja tego doświadczam w jakiś sposób. Mówiłem o tych zmysłach, które Iwaszkiewicz tak świetnie tam transportuje. Czuję smak wina, ten taniec gdzieś tam rezonuje, jakaś melodia w głowie się pojawia. Przepiękna rzecz. Teraz, kiedy opowiadam o tych scenach chociażby, mam to w głowie, to gdzieś tam jest i cały czas siedzi, także to jest taka, nie wiem, czy to jest opowiadanie, czy autobiograficzna opowieść, taka plątanina. Nie mam pojęcia, ale wiecie co, nie ma to dla mnie szczególnego znaczenia, bo to się po prostu fenomenalnie fenomenalnie czyta i świetnie rezonuje. Potem jest Wenecja i o ile dobrze pamiętam, bo tutaj ta Wenecja troszeczkę mi ucieka już z pamięci, to była powieść o takiej Wenecji, o jej zakątkach, jakichś zabytkach, mniej znanych miejscach. To też jest taka forma wycieczki, ale ja szczerze mówiąc dużo o tej Wenecji nie powiem, bo już szczerze nie pamiętam. Gdzieś mi ta Wenecja uciekła, bo nie oszukujmy się, są takie treści, które bardzo mocno do nas dotrą, a są też takie, które uciekną. Gdzieś tak migną nam tylko w świadomości, idziemy do następnej. Tutaj niestety ta Wenecja dość się wymazała. Nie sądzę, żeby to było nieprzyjemne, bo Iwaszkiewicz nawet kiedy jest niezły, to wciąż jest lepszy niż większość dobrych. Takie jest moje wrażenie oczywiście i nie musicie się z tym zgadzać, absolutnie. Ale ja tak mam, tak mi tutaj to odpowiada, więc ta Wenecja mi uciekła. Potem za to była Matka Jana od Aniołów. Mam wrażenie, że Matka Jana od Aniołów to jest opowiadanie, które bardzo jest współczesne, które się absolutnie nie zestarzało. Punktem wyjścia jest ksiądz, który przyjeżdża do pewnej mieściny. Tam jest klasztor, no i w tym klasztorze podobno kobiety są opętane. I ci księża, którzy tam są, z tym opętaniem sobie nie radzą. I tą matką przełożoną w tym klasztorze jest tytułowa Matka Joanna od Aniołów. No i ogólnie rzecz biorąc powiem Wam, że po pierwsze to jest taka opowieść o wierze. O tym, na ile ta wiara jest w nas mocna, o tym, na ile ta wiara może w jakiś sposób wpływać na nasze życie, może je torować, może je nakreślać, może nam pomóc przebić się przez pewne trudności, ale to jest także o wierze bardzo chwiejnej, o wierze, która potrafi prysnąć, o wierze, która może być też pewnego rodzaju pod szeptem diabła, możemy się tak domyślać, tak? Że ta wiara może być taka bardzo ślistka, bardzo niepewna. Jest w niej jakaś siła, jest w niej jakaś moc, no ale z drugiej strony tam, gdzie wielka siła i wielka moc, są też takie jakieś niepewności, lęki, pułapki. Bardzo podoba mi się to, że zarówno ci księża, jak i zakonnice tutaj przedstawiane, oni są bardzo ludzcy. To nie są osoby, które są otoczone jakąś, nie wiem, świętą aureolą i robią wszystko idealnie i są po prostu tak oddani tylko tej jednej sprawie, ale to są ludzie. Ludzie, którzy mają swoje wątpliwości, wzloty, upadki, którzy swoje absolutnie przeżyli, bardzo wiele w swoim życiu doświadczyli, no i siłą rzeczy coś jest dla nich ważne, ale też coś sprawia im jakieś trudności. I to mi się bardzo podobało, szczególnie ta postać księdza, który z jednej strony chce spełnić jak najlepiej swoją powinność, z drugiej natomiast czuje, że być może go to przerasta, że to jest coś, z czym on nie powinien się mierzyć, co ktoś inny od niego powinien jednak przejąć i wspomóc go troszeczkę w tej walce. Ale czasem boję się o tą pomoc poprosić, a czasem nie dostaję takiej odpowiedzi, jakiej by chciał. To jest też, mam wrażenie, opowiadanie o bardzo silnych kobietach. O silnych, niezależnych, sprytnych kobietach, które no, troszeczkę manipulują tymi mężczyznami, którzy trochę pokazują im jakiś rodzaj, powiedzmy sobie, pobłażliwości, niezrozumienia tego, że miejsce kobiety w tej rzeczywistości jest zawsze jakoś podległe. Ona ma zawsze jakąś taką funkcyjną postać, że nie jest człowiekiem samym w sobie, który może mieć swoje, nie wiem, pragnienia, oczekiwania, przekonania itd., itd. Tutaj jednak widać takie patriarchalne z jednej strony podejście, a z drugiej te kobiety w klasztorze. Tutaj mamy, o ile się nie mylę, siostrę Małgorzatę, która jest taką przedstawicielką niezależności, jakiegoś korzystania z życia mimo pobytu w tym klasztorze. Mam też matkę Joannę, która też jest szalenie niejednoznaczna i która też pokazuje swoich wiele twarz. No i mamy tego księdza, który z jednej strony no, chciałby coś więcej, z drugiej jest niezwykle słaby. Mamy gdzieś tam podskórnie, powiedzmy sobie, to nie jest nigdy ukazane wprost, ale jest jeszcze też jakieś napięcie, jakiś taki erotyzm, który no, nie jest duży, ale jednak są jakieś takie cząstki i one też wiążą się z jakąś niepewnością, też z jakimś takim wewnętrznym krzykiem, którego nie można tutaj wypowiedzieć, ale to bardziej się objawia w takiej potrzebie bliskości, dotyku, kontaktu, jakiegoś bezpieczeństwa, które zapewnić może nam drugi człowiek. Także tutaj motywów jest absolutna masa, same te egzorcyzmy, to pytanie o to, czy to jest bardzo zgrabna manipulacja, czy też rzeczywiście jakieś demony tutaj działają, czy to może są po prostu ludzkie słabości i choroby. To też jest tutaj rzecz, którą można się zastanowić, którą można sobie tutaj rozbrajać na czynniki pierwsze. W każdym razie Matka Jana od Aniołów to jest chyba najmniej taki zmysłowy, jeżeli sobie myślę, obraz. On jest taki bardzo, bym powiedział, troszeczkę zimny, troszeczkę zdystansowany. Wchodzi Iwaszkiewicz w emocje swoich postaci, ale to jest cały czas z jakiegoś takiego dystansu, z takiej postawy już obserwatora. Nie postaci, tylko coś tam jeszcze z boku jest, jakby takie oczko kamery, w którym nie najważniejsze są obrazy, no ale powiedzmy sobie takie wizerunki tego, do czego te postaci mogą dążyć, cóż się z nimi może wydarzyć. Także Matka Jana od Aniołów, wydaje mi się, że to jest troszkę inna niż te wcześniejsze opowiadania Iwaszkiewicza, że jest to trochę inny typ historii opowiedzianej. Z jednej strony troszkę historyczna opowieść, z drugiej bardzo dużo jest właśnie tutaj tej wiary. Są uczucia, ale nie są już tak oczywiste, nie jest aż tak duży nacisk na nie położony, chociaż jak najbardziej występując z siostrą Małgorzatą też tu jest pewien bardzo, bardzo ciekawy wątek. No i też ci mężczyźni tutaj są pokazani w dość niekorzystnym wymiarze. Są dość prości, mają takie bardzo łatwe pragnienia, jakieś takie napięcia wewnętrzne i tutaj są bardzo, powiedzmy sobie, tacy egoistyczni. Myślę, że ten egoizm mężczyzny to też jest jakiś wątek, który tutaj powraca. Także Matka Jana od Aniołów, coś innego, ale coś bardzo, bardzo ciekawego i tutaj można na pewno wiele kontekstów. Ja poruszam się jednak po tych opowiadaniach, po tych historiach, nie oszukując się, no siłą rzeczy troszeczkę tutaj na skróty, trochę tutaj bazuję na takich podstawach. Wydaje mi się, że można wiele więcej z tego wyjąć, ale tu nie chodzi o to, żeby wszystko wyciągnąć na powierzchnię, tylko żeby Was zachęcić, żeby pokazać to, co we mnie tak zarezonowało. I myślę, że to też będzie fajne, przynajmniej taką mam nadzieję. Kolejny jest Wzlot. Wzlot to jest opowieść człowieka. Mamy sobie dwie osoby, jedna przy barze, zaczepia inną osobę i opowiada swoją historię. Jeżeli czytaliście Kult Orbitowskiego, albo jeżeli czytaliście Traktat o łuskaniu fasoli, to jest bardzo podobna konstrukcja. Mamy człowieka, który opowiada swoją historię. To jest taki dłuższy monolog, tutaj bardzo mocno związany z czasami wojennymi, z jakąś taką partyzantką, za tym, co ta osoba widziała, czego doświadczyła. Tu jest taki pijaczek, który wydaje się bardzo doświadczoną osobą, bardzo zmęczoną życiem, taką, która bardzo wiele doświadczyła takich trudności wojennych, ale też takich zmagań z codziennością. Jest tu też jakiś krajobraz po utraconej miłości. Jest tutaj dużo takich, powiedzmy sobie, wątków. Mamy ten monolog. I powiem Wam tak, wolę Kult w takim wydaniu albo Traktat o łuskaniu fasoli, ale Wzlot był pierwszy, tak mi się przynajmniej wydaje, jeżeli chodzi o takie bardzo sugestywne opowieści. Ja wierzę w tego pijaczka, wierzę w jego losy, wierzę w to, co doświadczył. To jest bardzo człowiek charakterny, taki chropowaty, śliski, który jest niezwykle autentyczny. Ja, jak już wspomniałem, mam zawsze problem troszeczkę z takimi historiami zahaczającymi o wojnę, o taką przeszłość wojenną, od której Iwaszkiewicz nie ucieka i która się pojawia szczególnie im bliżej końca tego cyklu, tym tych historii jest więcej. Tutaj jednak ten ciężar wojny, ten ciężar doświadczeń jest bardzo w tym Wzlocie widoczny. I z jednej strony ja tego głównego bohatera nie lubię, nie przypadam za nim, z drugiej rozumiem, że to, czego doświadczył, mogło wpłynąć na to, jaki on jest. On zresztą mówi o sobie sam, że jest trochę takim Kasanową, bawidamkiem, że on wykorzystuje kobiety, że on w każdym mieście ma jakąś inną, że sobie jeździ do Warszawy i tam ma różne stancje i różne znajomości, że jest przystojny po ojcu i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony mamy pozę takiego gościa, który wygrywa życie, który robi co chce, z drugiej no kogoś przegranego, kto już tyle ran doznał, że troszkę nie widzi chyba sensu walki o swoją przyszłość, o coś więcej, o jakieś absolutne przełamanie. Także jest to ciekawa rzecz. Zresztą Orbitowski, o ile się nie mylę, wspominał przy Kulcie, że ten Wzlot Iwaszkiewicza był jedną z jego inspiracji. Wydaje mi się, że to warto przeczytać, że to jest dobra rzecz, chociaż wolę inne. Od tego autora wolę takie bardziej mniej naznaczone właśnie tym ciężarem wojennym. Wam się to może bardzo, bardzo spodobać. W każdym razie to jest dobry poziom i to jest na pewno opowiadanie, z którym warto się zapoznać. Kolejne, jedno z moich absolutnie ulubionych, chyba obok Panien z Wilka, to jest i Powrotu Prozerpiny, najsmaczniejszy kąsek dla mnie, jeżeli chodzi o Iwaszkiewicza. Tatarak krótki, 30 stron nieomal. Wielu się dziwiło, że swego czasu Wajda wziął sobie to opowiadanie jako punkt wyjścia do filmu. Tutaj mamy historię taką, wydaje się, bardzo banalną i prostą. Mamy kobietę, która już troszkę lat jest w małżeństwie, trochę jest tym wszystkim znudzona. I mamy chłopaka, która ona kiedyś tam dostrzega i ten chłopak ją fascynuje. To jest bardzo prosty chłopak, taki, który intelektualnie, powiedzmy sobie, nie jest na jakimś nie wiadomo jakim poziomie. Jest taki bardzo prosty, praktyczny, ma jakąś tam dziewczynę i ta kobieta jest w jakiś sposób tym chłopakiem zafascynowana. I od pierwszego spotkania dąży do kolejnych i dzieją się potem w tej relacji rzeczy. I ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o homoseksualne wątki, no to tutaj to jest jeden z wyraźniejszych, bo co prawda takiego kontaktu tutaj w tej opowieści nie ma, ale sposób, w jaki Iwaszkiewicz opisuje ciało. Jeżeli kojarzycie tamte dni, tamte noce i sposób, w jaki Luka Guadagnino pokazywał ciało Armiego Hammera jak taką rzeźbę, jak takie boskie proporcje, coś w tym stylu, że to było pokazywane jak ciało kobiety zazwyczaj w filmie. W taki bardzo sensualny, bardzo zmysłowy sposób. Tutaj jest podobnie i Iwaszkiewicz skupia się na ciele tego chłopaka. I tutaj z jednej strony mamy taki nastrój właśnie tych wakacji, jakiegoś kawałka wakacji, takiej małej, przelotnej chwili szaleństwa, poddania się właśnie zmysłom, jakimś namiętnością. No i mamy tego właśnie, tego chłopaka, to ciało, tą młodość, na której się Iwaszkiewicz skupia. I ponownie z jednej strony mamy pragnienia w tym opowiadaniu, z drugiej strony mamy jakiś taki tragizm, który także jest w tym obecny. To jest taka bardzo krótka rzecz, ale bardzo filmowa. Nie dziwię się, że Wajda po nią sięgnął, że tutaj takie obrazy są bardzo autentyczne, takie migawki w głowie się trafiają. I to zrozumienie zarówno dla emocji tego chłopca, jak i tej kobiety, która czegoś więcej, szuka jakiegoś przełamania, nowego otwarcia, szuka jakiejś takiej emocji, podskórnej radości, czegoś nowego, przełamania po prostu. Czy jesteście kobietą, czy mężczyzną, w jakim wieku nie jesteście, myślę, że wszyscy w pewnym momencie swojego życia czekamy na takie przełamanie, czekamy na jakiś nowy początek, czekamy na coś nowego, coś obezwładniającego, coś, za czym będziemy chcieli pójść, nawet jeżeli wyda nam się to absolutnie nierozsądne. No i myślę, że to jest obecne też w Tataraku i to jest dużo takiej właśnie obrazu tego świata przedstawionego, tego Tataraka właśnie. Tutaj jakieś jezioro, to jakieś chaszcze, las, zapachy, smaki. To wszystko jest bardzo obecne. To jest taki zestaw zmysłów, emocji, w najmniejszej pigułce Iwaszkiewicza, ale takiej, która rzeczywiście tak smakuje, tak wpływa na umami zmysłów. Fantastyczna rzecz, króciutka, no a jaka znakomita i ja bardzo od siebie Tatarak polecam. Kolejna rzecz, jazdy do Sandomierza. Tutaj wchodzimy na takie, powiedzmy sobie, rzeczy, które mniej mi przypadły do gustu, bo tutaj o tym Sandomierzu opowiada Iwaszkiewicz. To jest taka historia zmieniającego się świata. Jego pierwsza podróż do Sandomierza, to jakie były dojazdy tego Sandomierza, co mu się w Sandomierzu podobało, co mu się podobało w okolicach. To jest, powiedzmy sobie, taka podróżnicza widokówka z przeszłości. I z jednej strony jest to fajne, bo to jest jakiś format wycieczki cały czas. Z drugiej, no jednak to jest jakiś format krótkiego dziennika, po którym się poruszamy, który no, nie jest tak bardzo interesujący jak te opowiadania, albo te opowiadania bazujące nawet na tych wycieczkach czy podróżach, jak chociażby powrót Prozerpiny. Zawsze mam problem z tą Prozerpiną, zawsze mi ucieka to słowo. W każdym razie ta jazda do Sandomierza myślę, że może być ciekawa. Myślę, że osoby, które interesuje tak przeszłość i zmiany i spojrzenie człowieka bardziej doświadczonego na taką dynamikę przemian, a nie oszukujmy się, Iwaszkiewicz no, jednak zatrzymał się w momencie, w którym te przemiany tak naprawdę dopiero wystrzeliły jakieś 10 lat później, bo te lata, koniec 80., początek 90., no to wtedy to już była absolutnie zawrotna prędkość. I to jest jakiś ciekawy kontrapunkt dla tego, co mamy teraz, bo jednak mamy komputery, jednak mamy te wszystkie ekrany, to wszystko dynamicznie się rozwija cały czas, ta technika idzie do przodu. No i tutaj tak naprawdę już ciężko zatrzymać taki okres dziejów, złapać go w jakąś bańkę, bo on od razu gdzieś tam umyka, gdzieś tam nam ucieka. Iwaszkiewicz jeszcze w tych czasach mógł się o coś takiego pokusić. Też pokazał, że ten rozwój technologiczny czasami w mniej oczywistym stopniu, o jakim myślimy, obecny był już dawniej. I on już dawniej nabierał takich wartości, takich prędkości, które były bardzo trudne do zaakceptowania, do pogodzenia się z tym, do jakiegoś złapania tego nurtu, tych przemian. Inna ważna rzecz, i ona się będzie pojawiać we wszystkich chyba tych następnych historiach, miłość Iwaszkiewicza do przyrody i takie jego uwagi, że ludzie wolą wycinać drzewa niż wymyślać alternatywne trasy, że ludzie wolą tutaj jednak stworzyć coś, co będzie dla nich udogodnieniem, ale z drugiej strony zniszczy naturalne środowisko. Jest bardzo duży żal Iwaszkiewicza do takiego postępowania, bo on kocha przyrodę. To, jak on pisze o przyrodzie, bardzo dobrze pokazuje jego uczucie, jego oddanie, jego takie jego myślenie o tym środowisku, jakie jest dla nas ważne, jakie jest dla człowieka istotne, kluczowe. No i można powiedzieć, że tutaj zdecydowanie bardzo dobrze by się to wpisało na współczesne narracje, to co się dzieje tu i teraz, kwestia klimatu i tego, co wszyscy dostrzegamy, widząc jak to się zmienia. Także tutaj wjazdek do Sandomierza jest to bardzo, bardzo dobrze obecne. Kolejna rzecz to jest kościół w Skareszewie. I kościół w Skareszewie to jest coś niezwykle interesującego. To jest taka krótka opowieść o księdzu i o chłopaku, który przychodzi do niego, żeby się wyspowiadać. Wyspowiadać się z zabicia człowieka. On jeszcze tego nie dokonał, no ale dostał tam od swoich ludzi. On ogólnie rzecz biorąc chyba wszedł w zakres jakiejś Armii Krajowej, albo można powiedzieć takich żołnierzy, którzy wciąż ukrywali się w lasach i że tak powiem, likwidowali osoby, które podobno współpracowały z okupantami. W każdym razie tutaj mamy takie zupełnie inne spojrzenie na zbrodnię i karę, bo mamy tego chłopaka, tego Rysia, taki ma pseudonim. Mamy tego księdza, który z jednej strony chce ocalić człowieka i z drugiej strony się zastanawia, czy ocalić może tego chłopaka, czy może ocalić tego, kogo on chce zabić. No i ten ksiądz próbuje to rozwikłać, próbuje poznać lepiej tego człowieka, który ma być celem, czy on rzeczywiście mógł zdradzić, czy należy mu się śmierć, czy znaleźć jakieś wyjście z sytuacji. No to jest opowieść o ciężarze wojennym zdecydowanie, o tych pewnych wyjściach, które nie powinny dotyczyć tak młodych osób. O młodych osobach, które były naznaczone tymi wydarzeniami, których życie tak naprawdę skończyło się, zanim się tak naprawdę zaczęło. O osobach, które nie dostały szansy na normalność, na codzienność, które z jednej strony chciały zrobić coś dobrego, z drugiej być może były w wielu aspektach manipulowane przez innych, także ze względu na swój wiek. Jak wiemy, ta kwestia i żołnierzy wyklętych, i Armii Krajowej, i tym podobnych rzeczy z jednej strony bardzo dobry kawałek naszej historii, z drugiej niepokojący, bo to zawsze gdzieś się rozdziela na dwie połowy. To nigdy nie jest aż tak bardzo oczywiste i jednoznacznie pozytywne. Zawsze trafiły się takie jednostki, które były wychwalane, niekoniecznie powinny, a były też takie, które były absolutnymi bohaterami i tą taką niejednoznaczność tych dziejów i trudność tych dziejów bardzo dobrze udało się w tym kościele w Skareszewie ukazać. Tą taką kwestię sumienia, kwestię wiary, kwestię tego, cóż powinno się w takiej sytuacji zrobić. Czy jest jakieś dobre wyjście z tej sytuacji, czy to jest po prostu młot, kowadło i trzeba się czemuś poddać, że nie ma jakiejś drogi na skróty albo jakiejś ucieczki przed tą sytuacją. Także Kościół w Skareszewie to jest opowieść o trochę dylemacie niemożliwym. Dylemacie niemożliwym, które były możliwe właśnie w takich mrocznych, trudnych, niezwykle bolesnych czasach i wydaje mi się, że to jest bardzo krótka rzecz, ale wydaje mi się, że też może nie taka krótka, bo to widzę, że jednak to z 50 stron, 50-40 stron. Także powiedzmy taka średnio długa opowieść, ale kapitalnie opowiadająca o sumieniu, o koszmarze wojny, o konsekwencjach, o rozkazach, które być może nie miały w ogóle żadnego uzasadnienia, o tym, jak trudno odróżnić przyjaciół od wrogów, jak określić wartość życia ludzkiego. To jest bardzo wiele takich tropów w tym kościele w Skareszewie. Wydaje mi się, że to jest jedno też z najlepszych tutaj takich opowiadań, które bazuje podobno na jakiejś historii znanej. I jest tutaj bardzo dużo plotek, ale to Iwaszkiewicz przekształcił właśnie w taki kawałek prozy, który jest niezwykle intrygujący i który moim zdaniem może być takim świetnym materiałem do dyskusji w szkole chociażby. To ma 40 stron, ale jako taka krótka lektura, materiał dodatkowy. No moim zdaniem tutaj materiał do dyskusji jest ogromny, jest bardzo intrygujący i mam takie wrażenie, że można by z tej opowieści wyjąć dużo bardzo ciekawych rzeczy. Także Kościół w Skareszewie, tutaj ten ciężar wojny mi nie przeszkadzał. Potem jeszcze ta tkanka codzienna z tą wojenną jakoś tutaj weszły w niesamowitą symbiozę. Te wszelkie emocje, te niepewności, jak postąpić, co zrobić, w którą stronę tutaj w ogóle z tym, jak do tego podejść, jak wyjść z tej sytuacji. No fascynująca rzecz, bo sam na tym miejscu tego księdza i nie tylko nie mam pojęcia, co bym zrobił, nie mam pojęcia, do czego bym doprowadził. I takie dylematy chyba są najlepsze, takie, które pokazują, że gdybyśmy znaleźli się w takim momencie historii, Każda decyzja byłaby trudna, każda decyzja być może była zła, ale czy można znaleźć mniejsze zło? Czy jest jakiekolwiek wyjście z tej sytuacji? I nagle jesteśmy my, tylko my możemy podjąć tą decyzję. Nikt nam nie może w niej pomóc, nikt nie może nas od niej uwolnić albo sprawić, że jakoś od tego uciekniemy. Nie ma takiej szansy, nie ma takiej opcji. Jesteśmy przed danym momentem, przed daną decyzją i albo jedziemy w jedną stronę, albo w drugą i z konsekwencjami, z tym ciężarem pewnych decyzji będziemy musieli już przez całe życie sobie poradzić. Kolejne opowiadanie i wydaje mi się, że czwarta symfonia to jest opowiadanie najbardziej oczywiste, jeżeli chodzi o wątki homoseksualne, które bardzo dobrze pokazuje fascynację mężczyzną, przyjaźnią, która jest czymś więcej niż przyjaźnią, chociaż czasami postaci nie chcą o tym opowiedzieć. Tutaj mamy historię kompozytora, który jest bardzo obiecujący, młody, mieszka w Petersburgu z rodziną, który wskutek poznania pewnej takiej osoby z wyższych klas społecznych, że tak powiem, no, przeżywa jakąś fascynację tą osobą absolutną. I tutaj mamy taki właśnie wątek rodzący się przyjaźni, mamy też tam Weronikę, która jest przyjaciółką tego głównego bohatera i która bardzo często śpiewa do jego kompozycji, której on akompaniuje. No i tutaj mamy ten taki trójkąt zależności, można powiedzieć, bardzo ciekawy, emocjonalny, coś niezwykle interesującego, bo wiemy, że te kwestie uczuć, te kwestie wrażeń, te kwestie, jak jedne postacie spoglądają na drugie, to jest zawsze ciekawe, co się w człowieku dzieje. Te namiętności, które są niespełnione. Zazwyczaj ci, co nie potrzeba, kochają tych, których nie należy. To się bardzo często zdarza. I w tym opowiadaniu to jest niezwykle obecne, ale przede wszystkim jest ta fascynacja, jest ta przyjaźń, tu nazwana przyjaźnią, ale ja nie mam wątpliwości, że to jest uczucie, że to jest miłość, że to jest zauroczenie, że to jest zakochanie. O tym tej główny bohater czwartej symfonii nigdy wprost nie wspomina, ale są to takie momenty bardzo sprytnie wprowadzone przez Iwaszkiewicza, takich zbliżeń, takiej bliskości, dotyku, takiego kontaktu bezpośredniego, które kapitalnie obrazują, że jest w tym coś więcej, że jest tu inny format uczucia niż tej przyjaźni, o której mówią. Swoją drogą miłość zazwyczaj wyrasta z przyjaźni, więc to też nie jest jakieś nie wiadomo skąd wzięte. To jest troszeczkę tutaj eufemizm, można powiedzieć, że Iwaszkiewicz wspomina o przyjaźni, ale ma tak naprawdę na myśli zakochanie. I to widać, bo ten główny bohater skupia się nie tylko na tej postaci z wyższych sfer, która jest trochę niedostępna, która jest trochę takim małym bożkiem, który zdecydował się zejść niżej, tutaj sięgnąć dłoń do tego obiecującego kompozytora, który ma szansę na wielką karierę. I wydaje się, że rodzina widzi coś więcej niż przyjaźń, widzi coś więcej niż ten główny bohater i dlatego w pewien sposób ma dystans do tej relacji. I to nie jest tak, że te pragnienia gdzieś tam mijają, gdzieś tam uciekają, ale one są obecne w dalszej treści opowiadania. One zawsze gdzieś tam tętnią, zawsze gdzieś są mocno, gdzieś tam dudnią w tym ciele, gdzieś tam przepływają w tej krwi. Także jest to opowieść o niespełnionej namiętności, zdecydowanie. Bardzo taka w duchu, powiedziałbym, rosyjskich twórców. Coś z Tołstoja, coś z Dostojewskiego. Wydaje mi się, że taki był też plan, żeby ta czwarta symfonia gdzieś tam w takich rewirach się poruszała i żeby sobie zrobić coś takiego, co wielcy rosyjscy twórcy i wyjść z tego z obronną ręką. Wydaje mi się, że to się zdecydowanie Iwaszkiewiczowi udało. Może nie jest to jedno z moich ulubionych opowiadań w tym zbiorze, ale tak czy siak jest warte uwagi, jest dobre, jest intrygujące i te emocje i te namiętności absolutnie się tam zgadzają. Kolejna rzecz i tutaj muszę spojrzeć, bo o ile dobrze pamiętam, to było takie bardzo, bardzo osobiste. To są ogrody. Ogrody ogólnie rzecz biorąc to są opowieści o różnych momentach w przeszłości, o jakichś takich esencjonalnych wydarzeniach związanych bardzo często z przyrodą. Ta przyroda, można powiedzieć, bardzo współgra z tymi wspomnieniami. Być może to przyroda napędza te wspomnienia, te tytułowe ogrody. Wydaje mi się, że to są ogrody pamięci, ale też ogrody takie, które się napotkało w życiu i które właśnie odwołują do tej przeszłości. Czasami to są jakieś bardzo bliskie osoby, czasami to są jakieś spotkania, czasami są to jakieś małe, tragiczne wydarzenia. Muszę Wam powiedzieć, że akurat te ogrody trochę przeze mnie przemknęły, troszeczkę mi przeleciały przez palce, troszkę mi przemknęły, bo mamy jakieś takie wycinki z tych ogrodów w głowie, ale jako całość nie mogę tego opowiadania złapać. Gdzieś tam mi ucieka. I tutaj też mam jakieś tam autobiograficzne kwestie, które można jak najbardziej znaleźć, o których on tutaj odpowiada. I to nie jest niby rozdział pamiętników czy wspomnień, o czym tutaj zaznacza już przy samym wstępie Iwaszkiewicz, ale tak czy siak, no, myślę, że od tego nie da się uciec, że nawet jeżeli pewne wydarzenia się nie miało miejsca w takim stopniu, zostały przekształcone, to tak czy siak wiecie, to jak w legendzie, jakieś ziarenko prawdy tu jest jak najbardziej obecne. Także te ogrody troszeczkę mi uciekały, chociaż wydały mi się ciekawe, ale już tak emocjonalnie, sensualnie na mnie nie wpłynęły, już tak bardzo nie okazało się przenikliwe, wnikliwe. Już mnie tak nie uderzyło, chociaż wydaje mi się, że dla wielu te ogrody mogą być naprawdę bardzo, bardzo dobrą opowieścią, przez którą niezwykle miło będzie się przebić, którą będzie niezwykle miło poznawać, wczuwać się i angażować, ale u mnie jakoś te ogrody po prostu tak nie zagrało, nie zauroczyły mnie, chociaż momenty jak najbardziej były. O wiele lepiej poszło mi z Serenity. Bardzo podoba mi się koncept wysyłania listów bo taki jest koncept tej całości, wysyłania listów do miłości sprzed lat, o której się nigdy nie powiedziało, że jest dla nas ważna, która była oczywiście jakimś tam bliską osobą w naszym życiu, w naszej rzeczywistości, no ale która jednak nigdy nie usłyszała tych słów, że nam się podoba, że ją kochamy, że jest dla nas ważna, że czujemy coś więcej niż tą przyjaźń. No i tutaj mamy takie opowieści o tym, co tu i teraz w tych listach, ale też o przeszłości. To wszystko się z sobą zazębia. To jest opowieść dojrzałego człowieka na progu życia i śmierci, można powiedzieć, który wysyła te trochę listy tak, żeby powiedzieć to, czego nie powiedział, ale też wydaje mi się, żeby mieć się do kogo odezwać. Powiedzieć to, co tym osobom, z którymi przebywa teraz, nie mógłby zrobić. Im jednak nie może oddać pewnych uczuć, pewnych wyrażeń, pewnych doznań. Nie, to trzeba powiedzieć o sobie bardzo bliskiej, nawet jeżeli ona jest gdzieś już daleko. Nawet jeżeli ten kontakt był zerwany przed laty, to ta osoba była na tyle bliska, była na tyle ważna, była na tyle esencjonalna dla naszego życia, że chcemy się podzielić w jakimkolwiek wydaniu możemy tą osobą, naszymi myślami, naszymi pragnieniami, tym, co nie powiedzieliśmy wcześniej, to, co w nas cały czas tkwi mimo tego wieku, co obserwujemy, co widzimy. Są tu kwestie takiej codzienności, troszeczkę filozoficzne, troszkę wspomnieniowe. Jest tam jakiś sentymentalizm, ale jest tam też trochę takiego docierania się ze starością, z odchodzeniem, z jakimś takim pożegnaniem. Wydaje mi się, że te listy też mają jakąś taką formę pożegnania. I ja bardzo lubię jednak takie kompozycje, które z jednej strony mówią o jakimś pogodzeniu, a z drugiej, kiedy wbijamy się w ich treść, widzimy, że nie do końca jesteśmy w stanie pogodzić się z odchodzeniem, z końcem, z zakończeniem danego etapu. Cały czas zdarza się coś, co nam ucieka, a bardzo byśmy nie chcieli, żeby nam umknęło. Także to jest opowieść o życiu i o śmierci, o miłości, o niedopowiedzeniach, niespełnieniach. Czyli takie idee fixe troszeczkę Iwaszkiewicza. Bardzo, bardzo mi się to Serenite podobało i te wątki filozoficzne nie tylko także. Ostatnią rzeczą, którą tutaj mamy z tych opowiadań jest Zarudzie, dedykowane Marii i Janon, wybitnej literaturoznawczyni i nie tylko. I to Zarudzie, muszę Wam powiedzieć, z jednej strony ciekawy kawałek historii, mamy tutaj moment, już minęło troszkę od czasu drugiego rozbioru, mamy jakieś powstanie gdzieś tam w niedalekiej przyszłości, także możemy się domyślać, że to są jakieś okresy bezpośrednio przed drugim rozbiorem. Mamy tutaj do czynienia z takim chłopakiem, Józiem, który nie do końca wie, co chce zrobić ze swoim życiem, który czegoś tam poszukuje. Po raz kolejny mamy wątek pewnej miłości niespełnionej, chociaż pewne rzeczy zostały wypowiedziane, ale mamy świadomość, że ta miłość nigdy nie będzie spełniona. Że możemy pewne rzeczy powiedzieć, pewne rzeczy okazać, ale to jest tylko tu i teraz. Ten drobny kawałek czasu i to jest tyle, więcej tego nie będzie, więc po raz kolejny jakiś tragizm miłosny, ale też tragizm osoby, która jest młoda, która jest w takim punkcie swojego życia, kiedy ma wszystko przed tobą, ale jakieś te wojenne zawieruchy i jakaś ta walka o niepodległość gdzieś tam w tle jest na tyle silna, że ona jednak to wszystko inne zabiera i to wszystko inne zamiera i zamiast budowania jakiejś swojej przyszłości poza tym obszarem wojennym i próbowania jakoś żyć, ta walka o niepodległość jest ważniejsza. Tu myślę, że Iwaszkiewicz zadał kilka ciekawych pytań o sens bohaterstwa, heroizmu, czy to wszystko jest tego warte, czy to jest takie proste do określenia, czy tutaj nie ma innego wyjścia z tej sytuacji. I nie ma na te pytania dobrej odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że czasem trzeba wziąć los narodu ponad nasz los, ale z drugiej zastanawiamy się, czy akurat w tym wypadku, nie wiem, tego powstania, czy tej mobilizacji w ogóle była jakaś szansa. Czy to nie była szarża młodych umysłów napędzana starszymi umysłami, które po prostu chciały coś zrobić i miały mniej do stracenia, a że miały pod ręką tutaj takich młodych i bardzo rozentuzjazmowanych członków społeczności i troszkę to wykorzystało. No tutaj powiedzmy sobie zagwozdek takich jest bardzo, bardzo dużo i myślę, że pod tym względem zarudzie jest ciekawe. To się dobrze czytało, aczkolwiek mówię, no, te klimaty wojenne nie do końca mi pasują, nie do końca do mnie przemawiają, ale tak czy siak myślę, że warto się zapoznać i że to jest rzecz, która fajnie, że się tutaj znalazła. Cieszę się, że się z nią zapoznałem, nawet jeżeli to nie będzie jedna z moich ulubionych treści w tym zbiorze. Na koniec została poezja. Ja się na poezji nie znam, poezji nie czytam szczerze mówiąc, ale tu przeczytałem wszyściuchno, co nam Iwaszkiewicz zaprezentował. I powiem Wam, że piękna ta poezja. Jak się na poezji nie znam i no jednak jestem, prawda, laikiem moim zdaniem w tym wypadku, w takim wydaniu, to ta poezja jest piękna, jest taka bardzo życiowa, świetnie dotyka takich nienazwalnych rzeczy. Wiecie, że coś czujemy w danym momencie, ale nie umiemy tego odpowiednio opisać. I są na szczęście tacy wspaniali twórcy, którzy to robią i robią to znakomicie. Na pewno sobie do tych wierszy będę wracał, tak na łapu-capu. Było parę świetnych, które mi się podobało, ale nie zaznaczałem ich absolutnie, bo chcę sobie tak, wiecie, bez żadnych oczekiwań po prostu wrócić od czasu do czasu. Myślę, że to będzie bardzo, bardzo fajna sprawa. Także ten dodatek wierszy, który mi się wydawał na początku najmniej atrakcyjny, no myślę, że tutaj też skradł mi serce. Są treści, które tak przemknąłem przez niektóre wiersze, ale są też takie, które no, myślę, że wejdą do mojego serducha z czasem i mam nadzieję do pamięci, bo to są fantastyczne rzeczy, które mają taką esencję czystą słowa. I jeżeli można o poezji mówić, jeżeli chciałbym sobie jakoś poezję poznawać i wyobrażać, to właśnie o takiej esencji czystego słowa i emocji i takiej symbiozie, która tutaj absolutnie wypływa. Piękne te rzeczy o miłości, o odchodzeniu, o śmierci, o magii chwili, o takich fundamentalnych rzeczach, które w innych słowach, w innych wydaniach być może byłyby banalne, ale nie tutaj, nie z Iwaszkiewiczem, nie z człowiekiem, który tak fenomenalnie to opisał. Taka to była przygoda, piękna przygoda, 3-tygodniowa przygoda, pełna wrażeń, pełna doznań, pełna literackich odkryć, pełna emocji, zmysłowości, sensualności, przebywania z kimś, kto fenomenalnie potrafi oddawać emocje i jakoś je nazywać, obrazować, ukazywać niczym wokół kamery. Przepiękne to było. Iwaszkiewicz to jest moje absolutne tegoroczne odkrycie. Fantastyczny twórca. Jedna rzecz podobała mi się bardziej w tym zbiorze, inne mniej. Ale moim zdaniem ten zbiór, ta droga, proza i wiersze to jest coś, co każdy w swojej bibliotece mieć powinien. Moim zdaniem fenomenalna sprawa, niedroga tak naprawdę. Ja widziałem, że chyba nawet za 30 parę złotych idzie to kupić. No ludzie, to jest przecież jak, może nie jak za darmo, ale za takie treści, za takie emocje, za takie doznania to jest absolutnie niewielka rzecz, a że to jest piękne wydanie. Naprawdę bardzo tutaj ładnie to wygląda, bardzo pieczołowicie jest to zrobione. Ta czcionka, to też trzeba powiedzieć, zarówno czcionka, jak i papier, bardzo, bardzo ładnie. Tutaj świetnie się to czyta, nie bolą oczy, nie ma trudności. Tu widzę, że detalicznie to kosztuje 60 zł, ale nawet za taką cenę, ludzie, no fantastyczna sprawa. Także to są moje wrażenia o Jarosławie Iwaszkiewiczu, to są moje wrażenia o jego twórczości, o emocjach z tym związanych. To jest jeden z autorów mojego życia, jestem absolutnie tego pewien. Jeżeli kiedyś przyjdzie taki piękny, nie wiem, piękne zrządzenie losu i napisze cokolwiek minimalnie do takiej klasy nawiązującego, to będę z Ciebie dumny i zadowolony, bo to jest po prostu istny literacki sztos. Wracajmy do klasycznych autorów, takich fenomenalnych jak Iwaszkiewicz i nie tylko. Odkrywajmy ich dla siebie, bo naprawdę tu jest tyle magii, tyle esencji, tyle spełnienia, niesamowite, niezwykłe. Myślę, że na mojej takiej liście najlepszych książek 2021 roku, no to będzie istna czołówka. No dobrze, jeszcze jedna rzecz. Jest dużo ekranizacji Iwaszkiewicza i pomyślałem sobie, że ja sobie obejrzę te ekranizacje. Brzezinę, Matkę Jenota Aniołów, Tatarak i jeszcze coś tam było, Panny z Wilka. Obejrzę sobie te 4 ekranizacje i o nich Wam opowiem. Także w takim filmie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, jak szybko mi się uda to zrobić, nie wiem, jak bardzo mi się uda przyrównać te opowiadania i te ich ekranizacje. No ale wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, że to po raz kolejny pokaże mi, jak twórcy zabierali się za przerzucanie na ekran tych treści. Chociaż wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc te treści bardzo ładnie współgrają z ekranem filmowym, że ja tutaj bardzo dużo miałem takich właśnie wyobrażeń jako kamerę, takich czystych kadrów, momentów filmowych. Iwaszkiewicz bardzo dobrze umiał w takie nakreślenie atmosfery, czasu, miejsca i tym podobnych kwestii, takich namacalnych. Także to bardzo mnie ekscytuje, będzie niezwykle ciekawe. Mam nadzieję, że ten kolejny materiał się uda o tym zrobić. Może być szybciej, może być później, ale te filmy już są, mam wypożyczone. Także nic tylko oglądać i potem coś o nich takiego fajnego sklecić, co mam nadzieję się uda. Tymczasem żadnych ocen tu nie będzie, myślę, że z moich słów wnioskujecie. Wracajmy do klasyków, czytajcie Iwaszkiewicza, polecam serdecznie, z całego serca, absolutne dla mnie objawienie. No i cóż, nie wiem, czy wytrzymaliście tam godzinę bądź nieomal godzinę słuchania. Jeżeli tak, to serdecznie Wam gratuluję. Być może przerobię to też na podcast, żebyście mogli sobie od tak posłuchać, bo wydaje mi się, że takie patrzenie na mnie przez dłuższy okres czasu może być jednak dość uciążliwe. Co nie zmienia faktu, że żywię ogromną nadzieję, że to Wam się podobało, że się dobrze słuchało, że otworzyłem Was na Iwaszkiewicza, że Was zachęciłem, że w jakiś sposób tutaj sięgniecie, sprawdzicie, zobaczycie. Po to został ten materiał nakręcony, też po to, żeby oddać te emocje, bo to jednak gdzieś we mnie siedziało, gdzieś we mnie tkwiło i to jest zawsze super móc się z Wami tym wszystkim podzielić. Także na tym kończę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jakieś subskrypcje czy inne łapki w górę mile widziane, acz niewymuszane. Zapraszam Was na Instagrama, link do niego w opisie. No i to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Na razie. Cześć.